drugą niedzielę po Epifanii, 15 stycznia. Witam Was, drodzy, serdecznie w codzienniku biblijnym i pozdrawiam z Katowic słowem hasła tygodnia, które dzisiaj rozpoczynamy z pierwszego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, 16 wiersza. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. A Ewangelia przeznaczona na dzisiejszy dzień zapisana jest w pierwszych 11 wierszach drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka powiedziała do sług: zróbcie to, co wam powie. A stało tam 6 kamiennych stągwi używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli, zawołał pana młodego. Powiedział do niego: każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Potem udał się ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i pozostał tam przez kilka dni. Drodzy, widzimy w niedzielach po święcie Epifanii kolejne objawienia chwały i boskiej godności Jezusa z Nazaretu. Święto Epifanii, pokłon mędrców ze wschodu, przyznanie przez nich, że to dzieciątko, któremu się kłaniają, jest dla nich Mesjaszem, Zbawicielem, Bożym Synem. Tydzień temu chrzest Jezusa w Jordanie, Duch Boży w postaci gołębicy i głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany. Ojciec sam przyznał się do Jezusa. I dzisiaj widzimy początek ziemskiej działalności Jezusa, pierwszy dokonany przez Niego cud. I właściwie dwa takie momenty, dwa impulsy z tego dzisiejszego tekstu. Pierwszy to zwrócenie uwagi na postać Marii i przykład, który ona nam daje. Zróbcie to, co wam powie. Pełnia zaufania do Jezusa, mimo wydawać by się mogło szorstkiej jego reakcji na matczyną prośbę. Ale to jest dla nas piękny przykład, żebyśmy zawsze orientowali się na Jezusa, żebyśmy zawsze spoglądali na Jezusa i żebyśmy zawsze wypełniali Jego wolę. I druga rzecz, zapowiedź tego, co Jezus uczynił podczas, czy czynił podczas całej swojej ziemskiej wędrówki, wreszcie co uczynił dla nas na drzewie krzyża, mianowicie zupełnie przewartościował, odwrócił ludzki sposób myślenia, funkcjonowania o 180 stopni. Wywrócił znany sobie świat. Gospodarz wesela mówi: każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Przyznamy, jest to logiczne, jest to oczywiste, jest to ludzkie. Ale Jezus daje nam to, co najlepsze. Nie zadowala się półśrodkami. Cud przez Niego dokonany nie jest dokonany w takiej formie, żeby po prostu było, ale jest na 100%. I my działajmy w naśladowaniu Jezusa, w naszym życiu z Bogiem na 100%. Pozwalajmy Jezusowi przewartościowywać i nasze życie, nasz świat, czasem wywracać je do góry nogami, żebyśmy zawsze byli na Niego zorientowani i żebyśmy zawsze, za przykładem także Marii, wskazywali na Jezusa. Jemu byli posłuszni i okazywali Mu pełne zaufanie, niezależnie od tego wszystkiego, co nas otacza. I takiej pełni zaufania, poddawania się Chrystusowemu działaniu w naszym życiu wam wszystkim życzę, nie tylko na ten tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy, ale na każdy kolejny dzień. Zostańcie z Bogiem.